umiał pokazać to, że wszyscy jesteśmy ważni, że każdego można szanować i współpracować z nim, nawet jeżeli się ma inne zdanie, jeżeli się ma inne poglądy. Bardzo wewnętrznie zdyscyplinowany państwowiec zawsze powtarzał, nie bójcie się silnego państwa. Władek był nie tylko propaństwowcem, świetnym szefem, takim liderem, ale był też świetnym przyjacielem i myśmy nieraz wędrowali. On uwielbiał chociażby te okolice Przesmyku Suwalskiego czy po Górach Świętokrzyskich. Człowiek niezwykłej służby, człowiek niezwykłej wiedzy, mądrości, ale też kolega. Można by dużo opowiadać i myślę, że można by opowiadać godzinami. Na przykład to, że niesamowity człowiek pod każdym względem, bo z jednej strony wspaniały szef i jakby to nie zabrzmiało, człowiek, który z jednej strony był wyrozumiały, a z drugiej wymagający. Szukającym rozwiązań, i to mówię, niekoniecznie rozwiązań konwencjonalnych, ale takich rozwiązań, które były po pierwsze uczciwe i to zawsze było najważniejszą chyba rzeczą, a po drugie właśnie dobre dla Polski. Samych ważnych funkcji, które pełnił, jest 5. I oczywiście najbardziej znana jest ta ostatnia funkcja, czyli szef Kancelarii Prezydenta RP. Na stanowisko szefa Kancelarii zdecydowałem się na powołanie mojego wieloletniego współpracownika z czasów pracy w Najwyższej Izbie Kontroli w mieście stołecznym w Warszawie. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Władysława Stasiaka. Był taką osobą niezwykłą, która była gotowa podjąć się każdego, nawet bardzo trudnego zadania i każde zadanie wykonywał dobrze. Myślę, że dużo pracy przed nami, dużo projektów, dużo planów, dużo przedsięwzięć ważnych z punktu widzenia koncepcji, ale także funkcjonowania państwa, funkcjonowania Polski, życia społecznego, dużo ważnych, ciekawych, pasjonujących wręcz bym powiedział zdarzeń z punktu widzenia funkcjonowania i ważnych dla funkcjonowania naszego kraju. W tej roli jako szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postaram się, jak powiadam, wspierać pana prezydenta jak najlepiej. Postaram się, żeby tak czyniła cała kancelaria. On też był człowiekiem takim, który nie kierował się własnym interesem. Pokazał też, że można osiągnąć sukces, że można osiągnąć satysfakcję w pracy, a jednocześnie zrobić coś dobrego dla innych. I to harmonijnie można połączyć, można pracować dla Polski tak górnolotnie, a jednocześnie dla każdego człowieka być ludzkim i umiał pokazać to, że wszyscy jesteśmy ważni. Kiedy wybraliśmy się na wyprawę do Kijowa z pomocą, wtedy miasto stołeczne wspierało tą pomarańczową rewolucję, to przypominam sobie, jak będąc już, wracając stamtąd, zatrzymaliśmy się we Lwowie, zostaliśmy zaproszeni przez władze ukraińskie na taką uroczystą kolację. No i co zrobił Władek? Po pierwsze rozejrzał się dookoła i mówi, no jak, to my tu jemy kolację, a nikt nie zadbał o naszego kierowcę. I ku zdumieniu właściwie tych szefów mera Lwowa poszedł po tego kierowcę. Krótko mówiąc, to co warto podkreślić, Władek dbał o każdego człowieka. To nie było tak, że on będąc tym prezydentem nadął się i nie widział tych swoich podwładnych, którzy pracują na wspólny efekt, tylko dbał o każdego po kolei, a jednocześnie potrafił rzeczywiście koncentrować się na tych ważnych z punktu widzenia strategii czy realizowanej funkcji sprawach. Pan minister Władysław Stasiak był takim, powiedziałbym, dla mnie wzorem przedwojennego urzędnika, przedwojennego w tym znaczeniu sprzed II wojny światowej, z czasów II Rzeczypospolitej. W ogóle trochę cały taki był. Był człowiekiem powszechnie lubianym i szanowanym. Szanowanym warto podkreślić także przez wielu przeciwników, swoich przeciwników politycznych. Praca dla Polski to była dla niego chyba coś najważniejszego, bo ja widziałem, jak on swoje życie rodzinne poświęcał pracy. Władek wracał z roboty bardzo późno, nie było go czasami w weekendy, jeździł albo z nami, albo jeździł w sprawach służbowych.
Oczywiście znajdował czas na przyjemności, ale chyba taką największą przyjemnością dla niego to właśnie było to, jak coś zrobił i wiedział, że zrobił to dobrze. Tych wcześniejszych funkcji jest bardzo dużo i każda z nich jest bardzo ważna. Również wiemy o tym, że wcześniej był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, takim bardzo efektywnym, jeżeli chodzi o analizę, że był z Lechem Kaczyńskim w Gruzji w 2008 roku, by powstrzymać rosyjską inwazję. Wiemy, że był ministrem spraw wewnętrznych. Policjanci znają go z tego, że wprowadził ustawy, które uregulowały wiele rzeczy, między innymi, co jest bardzo ważne, sposób gratyfikowania rodzinom tragicznie zmarłych policjantów, opieki nad ich dziećmi, tego rodzaju rzeczy. Ale mało znane są te wcześniejsze elementy życia Władysława Stasiaka, które są również bardzo ważne. Praca w Najwyższej Izbie Kontroli, kiedy przeprowadzał bardzo odważne kontrole związane także z przemytem broni przez środowiska dawnego WSI, kiedy zajmował się policją, wprowadzał zmiany w policji, walczył z łapownictwem, z rozmaitymi spuściznami PRL-u. No i w końcu okres, kiedy był wiceprezydentem miasta stołecznego Warszawy i jako wiceprezydent Warszawy, zastępca Lecha Kaczyńskiego, śmiem twierdzić, że zmienił diametralnie to miasto. Zmienił w tym sensie, że Warszawa stała się z miasta niebezpiecznego, przestępczego, miastem bezpiecznym. Wierzył w to, że Polska takim właśnie silnym państwem powinna być. To było w nim takie niezachwiane zupełnie. Za to bardzo go ceniłem, a prywatnie bardzo go lubiłem, dlatego że był takim człowiekiem bardzo poukładanym z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo serdecznym, koleżeńskim, bardzo życzliwym. Można było z nim porozmawiać na każdy temat. Kiedy Władek odszedł razem z panem prezydentem, poszedł z nim razem w ostatnią drogę, możemy dzisiaj tak to powiedzieć. Miał wtedy 44 lata. Był 6 lat młodszy ode mnie w tej chwili. A wydawało mi się, że jest takim poważnym politykiem w tamtym czasie. Ja miałem 38 lat. To na pewno była taka postać, która mogła jeszcze bardzo wiele dla Polski zdziałać. To człowiek z jednej strony jeszcze cały czas młody, przecież 44-letni polityk to cały czas jeszcze bardzo młody polityk, w kwiecie wieku jeszcze mający przed sobą dziesięciolecia służby państwowej, a jednocześnie już bardzo doświadczony, który pełnił cały szereg ważnych funkcji, odpowiedzialnych funkcji, który rozumiał istotę państwa, wiedział, jak to państwo ma funkcjonować, był świetnie do tego przygotowany. To, co robił Władek, to było bardzo perspektywiczne i w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, z pewnością te praktyki należałoby przywrócić. Bezwzględnie chciało się przychodzić do pracy. To może się wydawać dziwne, ale my wszyscy, którzy współpracowaliśmy z nim, nie traktowaliśmy pracy jako obowiązku. Praca to była przyjemność. Mnie uderza, że unikał napuszonych określeń, unikał takiej emfazy i lansowania się bardzo z tym, tak? Nie, był człowiekiem autoironicznym, człowiekiem, który podchodził z dystansem. Więc myślę, że dzisiejsi politycy, także ci z prawa, chcę to bardzo mocno podkreślić, mogliby się sporo nauczyć od niego, tego pewnego dystansu do siebie przede wszystkim i dystansu do tego, jak inni postrzegają jego patriotyzm. Tak? Natomiast z drugiej strony był człowiekiem w 100% oddanym przez całe życie instytucji państwa i instytucjom państwa. To jest bardzo ważne. Tak? To był człowiek, który stawiał w bardzo dużym stopniu na instytucje. To go zresztą łączyło z Lechem Kaczyńskim. Jest jego brak odczuwalny i to jest miejsce, które ciężko będzie było, jest i będzie zapełnić. Władek Stasiak to człowiek, patron tej sali. Sali, której towarzyszy jego cytat: dla Polski warto pracować. Tak, dla Polski warto pracować i dlatego ta służba tutaj, mam nadzieję, że jest kontynuacją także jego myśli, jego misji i jego działania. Jak miał tylko wolną chwilę, to jeździł w Tatry. Razem też jeździliśmy. Tatry to była mistyka, to był inny świat, który był dla niego bardzo ważny i który sprawiał, że sam zresztą o tym mówił, że myślał o czymś więcej, o czymś wyżej, o tym, że jest coś jeszcze ponad tym, co tutaj mamy na ziemi. Teraz już pewnie wie, co tam jest.